Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowani mojego niepokalanego serca, przychodzę, aby was zaprosić, abyście mogli cieszyć się miłością mojego Syna. Prowadzę was w każdej chwili. Ramię w ramię ze mną będziecie szli bezpiecznie, moje serce będzie was gościć we wszystkich okolicznościach, bądźcie wierni mojemu Synowi. Moi muszą pozostać w tej obecnej chwili jako rodzina założona w miłości, widząca we wszystkim istotę Boga. Małe dzieci, wasz Ojciec nie jest odległy, On jest w was. Wy oddalacie Go, ponieważ nie szukacie Go, nie słuchacie Go, nie modlicie się. Musicie modlić się ze stałością, jeden dzień i drugi, abyście zostali wysłuchani, musicie zintensyfikować prośby dla dobra ludzkości. Umiłowani, w tym czasie miłosierdzie Boże spływa na was w szczególny sposób, przyjmijcie je, nawróćcie się, jest to dokładny moment, abyście oddali się świętości życia. Dziś po raz kolejny na prośbę Najświętszej Trójcy, wzywam was do zjednoczenia się w jednym głosie modlitewnym, ogień wznosi się ku powierzchni, udręka coraz bardziej ogarnia człowieka w obliczu wiary osłabionej przez grzech. Kontynuujecie swoje życie niezdecydowani, uwodzeni przez to, co światowe, odsuwając na bok wartości. Powrót moich jest naglący, pilny jest, abyście usłyszeli wezwanie. Ziemia nadal się kręci, a dni skracają, dlatego zbliża się zapowiadany czas, wkrótce znów się poruszy i czas jeszcze bardziej się skróci. To nie ręka Ojca sprowadzi cierpienie na ludzkość. To nie ta Matka was opuści. Pozostanę u boku każdego z was, nie opuszczając was nawet na sekundę, jesteście moimi dziećmi, moim batalionem, moimi odważnymi, moimi wiernymi, którzy będą walczyć przeciwko zastępom zła, aż do zwrócenia wszystkiego, co zostało stworzone, swojemu Panu i Władcy. Kontynenty znów będą się poruszać. Nie zapominajcie, że gdy zbliża się cierpienie tego pokolenia, jesteście wzywani przez siły natury, abyście się stawili. Nawróćcie się, zanim nadejdzie ostrzeżenie i ciężar grzechu doprowadzi was do cierpienia do głębi, rozdzierając waszą duszę na wieść o oddaleniu od Boga, o braku miłości i nieposłuszeństwie, w którym ciągle żyliście. Nawróćcie się, zanim grzech spali waszą istotę, grzech przybrał życie, ciało i wtargnął do was. Przeżyjecie okrutne chwile, które sami z siebie zrodziliście, wasze sumienie weźmie was na kilka chwil, które będą dla was wiecznością. Dziś zapraszam was do zobaczenia siebie bez kłamstw, do szczerości wobec siebie, nie unikniecie boskiego sądu, więc nie ukrywajcie tego, co Bóg wie. Bądźcie obrońcami i protektorami słabych, abyście świadectwem dawali Boże światło waszym braciom i siostrom, w tym momencie, w którym zamęt ogarnia ludzkość. Pozostaję przed wami. Moje serce jest otwarte, aby was przyjąć. Zapraszam was do wędrówki, oświetlonej słońcem woli Bożej, aby człowiek zapragnął miłości swego Stwórcy. Miłosierdzie Boże otwiera się na swoje dzieci, aby nie czuły się opuszczone. Umiłowane dzieci, wzywam was do modlitwy. Wzywam was do odmawiania różańca świętego na całym świecie i w ten sposób wszyscy jednoczą się w największym łańcuchu modlitwy. Jedność w tej samej modlitwie jest niezbędna. W różańcu świętym odmawiacie kredo, potwierdzając wiarę w jednego Boga, wiarę w Trójcę Przenajświętszą. Modlicie się o jedność Kościoła, zmartwychwstanie ciała, życie wieczne. Modlicie się Ojcze nasz prosząc,
aby królestwo przyszło do człowieka, aby wola Boża wypełniła się na ziemi, tak jak jest w niebie. Prosicie o chleb duchowy i chleb materialny, prosicie, by nie wpaść w pokusę. Modlicie się prosząc o moje wstawiennictwo i oto jestem, aby wstawiać się za moimi wiernymi dziećmi. Dzieci, zły działa i walczy, aby doprowadzić człowieka do walki między narodami. Zły walczy z kościołem mojego syna, walczy z dziećmi niewiasty obleczonej w słońce. Diabeł nie odniesie zwycięstwa. Dlatego wierny lud musi pozostać zjednoczony w modlitwie, w prawdziwym świadectwie boskiej miłości, przed którym diabeł nie może zwyciężyć. Przed tym człowiek będzie raz po raz oczyszczany. Ludzkość będzie cierpiała. Żywioły zwrócą się przeciwko człowiekowi. To, co wcześniej służyło człowiekowi, obróci się przeciwko niemu. Woda znów będzie biczować człowieka, powietrze z wielką szybkością przeniesie zarazę na cały świat, ogień wznieci się w jednym kraju, a potem w drugim, ziemia wkrótce się zatrzęsie. Dzieci, będziecie wielokrotnie biczowani. Jakże ja cierpię z tego powodu. Ci, którzy są potężni, sprowadzą cierpienie, w swoim zapale zawładnięcia ludzkością. Powietrze będzie skażone. Nalegam, módlcie się, widmo wojny wznosi się. Słońce spowoduje poważne szkody. Powietrze zaszkodzi człowiekowi, zanieczyści żywność. Przemysł zanieczyści wielki kraj. Cierpię za moje dzieci, cierpię za tych, którzy nie wierzą w moje wezwania. Cierpię za te dusze, które mylą tych, którzy są moi, wprowadzając ich w błąd. Cierpię za tych, którzy powstają przeciwko mnie. Cierpię za tych, którzy nie kochają mojego syna i zapierają się go wielokrotnie. Gwiazdy zaciemnią się na 3 dni. Dzieci mojego serca, nie traćcie ducha, moje wezwania są pilne. Ostrzegam was z naciskiem, zaopatrzcie się w to, co konieczne, zanim zapadnie noc. Nie zatrzymam się, pielgrzymuję od serca do serca. Otwórzcie mi drzwi. Wzywam was do powrotu na prawdziwą ścieżkę. Zostawcie na boku zgubę. Zwróćcie się do sakramentu pojednania. Karmcie się ciałem i krwią mojego boskiego syna. Pozwólcie sobie wzbić się w przestworza bez niewoli przyziemności, zwróćcie się do miłosierdzia Bożego, cieszcie się prawdziwą wolnością. Nie lękajcie się, Bóg was wzywa. Ludzki upór prowadzi do przepaści. Umiłowani, szczególnie błogosławię tego, kto z wiarą spojrzy na to moje wezwanie. Zabiegajcie o szczególną łaskę i pozostańcie w stanie łaski. Kocham was, Matka Boża.